Cześć, znajdujemy się na przejściu kolejowym w Ryjewie. Oznaczyłem je numerem 2. Jest z nami Kowin. Ryjewo znajduje się w województwie pomorskim, powiecie kwidzyńskim, gminie Ryjewo. Zaczynamy od prezentacji. Kategoria E, dwa sygnalizatory SDK 2 LED-owe. Jak na przejściach na tej linii są zawsze takie LEDiksy zazwyczaj. No tak, mamy też jednego EHL-a, którego niestety nie widać. Rogatki z ciekawą numeracją, N11, N12, proszę bardzo, tak wygląda. Zazwyczaj to są takie dziwne numery, to N12, N11. I jedna rogatka tak dziwnie ustawiona. Jedna rogatka jest inaczej ustawiona, jak w Czarlinie. Przejazd jest ogólnie monitorowany, przejście w zasadzie. Proszę. Kategoria po prostu. Kategoria E, zwykła. Lecimy dalej. Kilometraż macie teraz wyświetlony na ekranie, gdyż jak widzicie jest lekki problem z brakiem żółtej naklejki. Także zniknął już. Tutaj mamy szlak na Grudziądz i przekaz najbliższych przystanek osobowych, w tamtą stronę to Ryjewo, który stąd widać. Proszę bardzo, tam jest jeszcze drugie przejście, na kanale Kowinda będzie. Niestety pada. A tutaj mamy szlak na Malbork i przekaz najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę, to Sztumska Wieś, tam widać te SSP na Krzywej i na Osiedlu Leśnym. I kategoria A. I kategoria A z przemiłym panem na Sowniczym. Kopernika. Lecimy dalej. Tak wygląda to oto przejście kolejowe z drugiej strony. Proszę bardzo. Jest, tak jest wygląda. EHL z tej strony. Z tej strony jest EHL, pod tajcą Ryjewo ładnie. Tutaj sobie siedzi między dwoma komorami SDK2. Także dobrze, my teraz czekamy na pociąg Regio relacji Malbork-Kwidzyn. Zapraszam. Link przyjechał. Opa, jeden, drugi. Także ja was teraz wszystkich zapraszam na ciekawostki na temat Ryjewa. Na tle napisu Ryjewo, ciekawostka o Ryjewie. Także w latach 1975-1998 Ryjewo należało do województwa elbląskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawali teraz rację. Mati08 oraz... COVID. Cześć.